each of us are better than the rest of us. I mean, kill or be killed. And why feel guilty? May the best race win. Mam nadzieję, że nie poczujecie się urażeni tą historią. Chciałbym opowiedzieć wam doświadczenie, które stało się moim udziałem w gimnazjum. Pewnego dnia na lekcji sztuki grupa białych chłopców namalowała portret czarnoskórego kolegi jako białego. Wiem, że to było okropne i przykro mi z tego powodu. Oczywiście nasza nauczycielka bardzo się zdenerwowała i zaczęła wykrzykiwać, jak bardzo poniżające było to, co zrobili. Najciekawsze okazało się jednak, że inicjatorem kawału był czarnoskóry dzieciak, nasz klasowy klaun. Powiedział: nic się nie stało, proszę pani, nieważne jak się nazywał. Właśnie przyspieszyliśmy proces ewolucji. Nauczycielka nie widziała w tym nic zabawnego i miała rację. Ale namalowany uczeń wyraził tylko przerażające znaczenie teorii ewolucji, o której uczono nas na poprzedniej lekcji. Tak naprawdę niewiele osób zastanawia się nad konsekwencjami teorii ewolucji. Czy miałeś okazję spojrzeć ostatnio na najsłynniejszą książkę Karola Darwina, od której wszystko się zaczęło? Na pewno wiesz, jak się nazywa, o powstawaniu gatunków. Czy jesteś jednak świadomy, jak brzmi cały oryginalny tytuł nadany przez Darwina? Być może w dzisiejszej atmosferze politycznej poprawności w pełnym brzmieniu byłby zbyt obraźliwy, aby umieścić go tak po prostu na okładce. Niezależnie jednak od tego, czy nam się to podoba, czy też nie, brzmi on następująco. O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt. Niezłe uderzenie pięścią między oczy. Doskonalsze rasy? Tak, doskonalsze rasy. Darwin zadbał o to, aby istota jego teorii została wyrażona jasno i wyraźnie. Przeanalizujmy tytuł dzieła. Na początku zauważamy, że tematem książki jest pochodzenie. Darwin usiłuje poinformować nas, skąd pochodzimy. Według niego nasza egzystencja to czysto przypadkowe zjawisko naturalistyczne. Potem Darwin przechodzi do procesu, w wyniku którego, jak wierzy, powstaliśmy. Rozumiecie? Drogą naturalnej selekcji, doboru. Oznacza to po prostu, że silni przetrwają, a słabi nie. Inaczej określa to jako przetrwanie najlepiej przystosowanych. Według tej teorii każda istota bierze udział w wyścigu o przetrwanie i rywalizuje na tym polu z innymi. To naturalne, mówi Darwin, że ci, którzy mają silniejsze geny, pokonają tych o słabszych cechach. Ci, którzy przeżyją, będą się rozmnażać w celu zachowania i wzmocnienia gwarantujących przetrwanie genów. Ta sytuacja będzie się powoli poprawiać w miarę jak słabi będą zabijani, a silni będą się rozwijać i rozprzestrzeniać po ziemi. Tak więc ewolucja opiera się na eliminacji słabych. Jest to tak kluczowe założenie, że gdyby słabi przetrwali, proces ewolucji byłby utrudniony. W tym sensie rywalizacja i podbój są motorem napędzającym rozwój życia. Najwyższym prawem jest instynkt samozachowawczy, a brutalny cykl zabijania to jedynie amoralna konieczność. W ten sposób dochodzimy z powrotem do mojej lekcji sztuki i do ostatniej części tytułu dzieła Darwina. To naprawdę długa fraza, ale powtórzmy ją jeszcze raz. Utrzymywanie się doskonalszych ras w walce o byt. Ta idea jest tak problematyczna, że nawet zadeklarowani zwolennicy teorii ewolucji dostrzegają w niej podłoże dla rasizmu i odczuwają zażenowanie wobec tego, co Darwin rozumiał przez doskonalsze rasy. Teoria ewolucji nieuchronnie uczy, że niektóre gatunki ludzkie są doskonalsze i bardziej uprzywilejowane od innych. Nie powinien więc dziwić fakt, że kuzyn i uczeń Darwina, Sir Francis Galton, był ojcem współczesnej eugeniki. Ta nazwa pochodzi od greckiego słowa dobrze urodzony,
Stosując darwinowską teorię ewolucji, Galton nauczał, że obdarzeni, czyli bardziej rozwinięci ludzie, powinni traktować tych mniej doskonałych i niżej urodzonych z uprzejmością, tak długo, dopóki będą zachowywać celibat. Kontynuując swoją myśl, powiedział: jeśli będą oni płodzić dzieci gorsze pod względem cech moralnych, intelektualnych i fizycznych, łatwo jest uwierzyć, że może przyjść czas, kiedy takie osoby będą uważane za wrogów państwa. Wow! Ludzie uważani za wrogów państwa? Idee Galtona okazały się złym proroctwem, które spełniło się, gdy nazistowscy naukowcy przyswoili sobie darwinowską teorię o doskonalszych rasach i nadzorowali wykonanie hitlerowskiego planu ostatecznego rozwiązania. Miliony ludzi, uważanych za mniej rozwiniętych od Arian, zostały zmasakrowane z rozmachem godnym najsilniejszych, a oparta na ewolucji edukacja pozbawiła morderców jakichkolwiek wyrzutów sumienia z tego powodu. Zabić albo zostać zabitym. Dlaczego mamy czuć się winni? W końcu, skoro instynkt samozachowawczy stanowi najwyższe prawo, a triumf silnych nad słabymi jest niezbędny dla rozwoju ludzkości, niech wygra najlepsza rasa. Nasuwa się mrożące krew w żyłach pytanie. Jeśli Darwin miał rację, to które rasy są doskonalsze? Kto z nas jest bardziej rozwinięty? To jest, kto jest lepszy niż cała reszta? Naziści uważali, że odpowiadają na to pytanie przez ideologię wyższości Arian i komory gazowe. Utrzymywanie się doskonalszych ras. Widzisz ten tytuł na półce z bestsellerami? Przecież takie słowa znajdują się na oryginalnej okładce dzieła. Czy nam się to podoba, czy nie? Stanowią one istotę teorii Darwina w całej swojej okazałości. Mam jednak wrażenie, że książka Doskonalsze rasy nie byłaby zbyt chętnie kupowana. Nawet siódmoklasiści z mojej szkoły zrozumieli, do jakich wniosków prowadzi darwinizm. Pytaniem jest, czy my także mamy taką świadomość?